już teraz obiecane obie jedenastki, czyli bohater dzisiejszego spotkania, które już za moment się rozpocznie. Na początek drużyna Odry Opole. Dzisiaj w strojach, jak Państwo widzieli, biało. Dzisiaj na biało, chociaż w protokole zapisane nieco inaczej. Stajcie inaczej. W następujących składach goście dzisiaj z dwunastką w bramce Bartłomiej Danowski, z numerem 7 Marcel Surowiak, z dwudziestką Maciej Miśniewicz, pod numerem 3 Tomasz Drąg, z numerem 21 Łukasz Klemec, pod numerem 9 Adam Setla, z ósemką Tomasz Wawrzyniak, pod numerem 15 Sebastian Teja, z osiemnastką Mateusz Cieruch, z numerem 10 Michał Kielkowicz, no i z jedenastką Remigiusz Malicki. Tam już Żuław. Teraz Nie! Uważaj!
Chodź Kowala! Tak jest Kowal! Czas Kowal! Piłówka! Dawaj! Pierwsza piłka! Jedź Marcin! Brawo Uwe! Pierwsza bramka w tym spotkaniu w 7 minucie. Odra Opole wychodzi na prowadzenie 1-0 za sprawą Tomasza Wawrzyniaka, który strzela tą bramkę. Yeah!
skrzydła. Chciał się rozpowiadać. Kasoj! Dawaj, Kasoj!
dalej. Brawo, Patryk. Jeszcze dalej, już nie Troszkę niżej. Trzymaj busie. Tak jak teraz, stój. Thank you.
Atak na piłę! Sobie! Tak, tak, tak!
Zbieramy drugą! Uciekaj! Pobiję! Dobrze, Sobi! Brawo, Sobi! Super! Thank you.
Wykorzystaj to! Drugą! Blisko, blisko! Blisko, blisko! Tak! Idziemy! Czekaj, Karol! Czekaj! Zostań tutaj, Maciej!
Kasa go zajęła. Potem ocenę poprawiał, a później nastąpiła chwila nie chcieli. Ściągać, załatwić kota i może jak syn zacznie się nowa,
Dziecię! Podejdź, podejdź! Palił! Strona, strona, długo! Gdzie Sławek? Chodź wyżej! Daj! Chodź, Bajbusz, chodź! Kamil!
Szybko! Noga! Bajbus, bajbus! Koniec pierwszej części tego spotkania, bo nie brakowało i jak na razie jedna bramka w tym spotkaniu padła w 7 minucie, to misternie zbudowaną akcję, wykorzystał Tomasz Zabrzeniak, zawodnik wraz z charakterystycznym patronkiem na głowie. Jemu zapisujemy jedyne trafienie w tych 45 minutach na jego związku. OKS od roku prowadzi 1-0 z Kromą Częstochowa. Czy tak za rzeczy się utrzyma? Przekonamy się za nieco ponad myślę. Jak na razie bez żółty kartek, no i oczywiście fajne miejsce. Jak Państwo widzicie, drugą połowę obie ekipy rozpoczynają bez zmian, a zatem przypomnijmy, w jakich składach rozpoczęły to spotkanie. Najpierw drużyna OKS Odry Opole, numer 12 Danowski z siódemką, Surowiak 20, Michniewicz 3, Kromiec numer 9, Setla z ósemką, Wawrzyniak 15, Deja z numerem 18, Cieluch 10 to Filipowicz numer 11, Malicki. Jeśli chodzi o Skrę Częstochowa, to 11 tego zespołu prezentuje się następująco. 25 Woszczyna, 15 Kowalski, 3 Nogal, 8 Drzymonki, 11 Tomczyk, 7 Sobala, 10 Musiał, 21 Piliński, 22 Bik, 17 Grobosz i z numerem 9 Miest. Dzisiaj pokażę, pokażę całego i bądź.
Kami! Dobra, połam! Połam teraz! Maciej! Maciej! Maciej!
Dobra, dobra, a kurwa macie! Ty, złoty! Trzymaj Kamil! Państwo, bardzo prosimy o przestrzeganie zasad kulturalnego kibicowania na terenie obiektu. Szybko, szybko! Jestem, baba, jestem! Piłka, szybka!
Marcin! Nie to do spółka! Nie to do spółka!
jako pierwszy zawodnik w tym spotkaniu ukarany żółtą kartką. Od razu! Kurwa,
Kładaj mu! Złoty! Przed zakończeniem regulaminowego czasu gry, pierwsza drużyna w Agropole. Blisko gościł Anna Sadlawiancy z numerem 9, a nie wiem, jestem pojawił się Dawid Tomanek, grający z numerem 14. Najlepszy strzelec z Gry Częstochowa w tym sezonie, Marcin Chmiest, dał się swoim pokaz swoich umiejętności w 72 spotkaniu, ale remis 1-1. Przestrzeganie zasad kulturalnego dopingu w trakcie trwania całego spotkania, także po jego zakończeniu. Nie, nie, nie! Tutaj, tutaj! Brawo!
ustalić poukładane swoje! Brawo! Z tego! Czas! Brawo, Jimmy! Kurwa, no Marcin jest sam teraz! Spokojnie, nie wariujmy, Bajbus, tak! Twoja Patryk! Wracamy! Nie! Z tego! Z tego! Dawaj, dawaj, do przodu! Plecy, Jimmy, plecy! Over! Over! Tak jest! Brawo, Pietrz, brawo! Uwe! Fajnie ci chodzi, daj mu! Gramy! Druga pula, druga! Bieramy drugą! Karol, twoja, Karol! Włączcie, Karol, włączcie, Bajbus zostaw! Daj go, tak! Tylko dokładna, kurwa, brawo! O to chodzi, to jest twój gość teraz. Dokładnie, i masz! Dobra, bierz, bierz, bierz! Dawaj, Jów, dawaj! Pomóż! Dawaj, 10 minut! Dalej! Tak, Uwe! Gramy jeszcze! Gra! Dawaj, to pij! Załówka tutaj! Zawodnik Patry Opole, Michał Fintowicz, a także obrońca z Częstochowa, Patryk Nogal, ukarany przed chwilą tymi kartkami. Jimmy! Tak, głośno! Głośno! I właśnie Michał Fintowicz, który przed chwilą został ukarany żółtym kartkiem, teraz opuścił plac gry i na 11 minut przed tym, Dariusz Żurek zdecydował się wprowadzić na boisku. Uwek! Do środka! Sto! Teraz już na bok! Bajbus! 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 Odpoczywa ile możesz. Bajbus, nie włączaj się po prostu. Zastaw się, Pietra!
kurwa! Brawo! Jeden z gaca, jeden! Chodź, Jowek! Bez faulu, bez faulu! Stój, Jowek, stój, jego nie, jego zostaw! Teraz, teraz! Teraz gaz! Tak jest, brawo ci, brawo! Wszyscy! Dawaj, pieczę, wszyscy! Pali! Weź drugą! Brawo, Biczek! Nie faulu! Graj! Grają, graj! Dobrze, spokojnie, spokojnie, brawo! Spokojnie, spokojnie! Dobra, Pietrasa, Pietras go wyciągnął! Tam na chwieścika! Bliżej, Pietras, bliżej miasta! Teraz, Pietras! Jeszcze jedna! Napastnik skry Częstochowa. Marcin Kmest ukarany przed chwilą żółtym kartonikiem. Obek, bliżej, obek! Obek, tam bajmy dużo maszyny! Tam! Faul był. To mu kurwa faul. Schodzi przed gościa. Chodź, się zeszła, nie fałuj. Kryjemy! Dawaj ją, dawaj! Dawaj ją, bieg! Luta! 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 Jimmy! Jimmy! Cicho, panie sędzio! Co tam było? Złoty! Dokładnymi informacjami z tego spotkania zapraszamy na stronę www.ks-skra.pl. Zachęcam także do śledzenia losów częstochowskiego zespołu za pośrednictwem naszych patronów medialnych, a są to portal www.częstowie.pl, Radio URA 93.8 FM, telewizja internetowa Czewa TV, telewizja Orion, a także portal regionalnapiłka.pl. Za Patryka! Za Patryka! Dalej, Jówek do środka! Bajbus nie może być ta sam! Dalej, panowie! Dalej, panowie!
Szanowni Państwo, kolejne spotkanie tutaj przy Lorytańskiej 20 będzie w ramach 22 kolejki. Będzie to 27 kwietnia o godzinie 16:30. Skracza Stanowa podejmie Pniówek Pawłowice Śląskie. Już teraz zapraszam Państwa na ten mecz. Pójdzie sam, dobrze! Thank you.
Jimmy! Grającego z numerem 15 Sebastiana Deje. W drużynie jest Częstochowa, szeregi zasilił Hubert Schwiller, grający z numerem 13. I tym samym zakończyliśmy spotkanie inaugurujące 20. kolejkę o Mistrzostwo III Ligi Opolsko-Śląskiej w sezonie 2012-2013. Kończymy to z remisem. Zapisujemy 1-1, a więc podział punktów dzisiaj przy Lartańskiej 20 dla Odry Opole. Jest to trzeci remis w tej rundzie, w trzecim spotkaniu. Dla Skry jest to 5 punkt w tej rundzie. Powodzenia w dalszych spotkaniach. No i wielu, wielu emocji, a także może dla odmiany zwycięskich spotkań. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Państwu bardzo. Zapraszam na kolejne mecze tutaj przy Loretańskiej 20. Do zobaczenia. Myślę, że była to dzisiaj propaganda bardzo dobrego futbolu. Myślę, że zobaczyć takie spotkanie w wykonaniu dwóch trzecioligowych drużyn, myślę, że będzie ciężko. Dobry mecz,
na pewno na remis, bo my mieliśmy swoje sytuacje, Odra miała swoje sytuacje, ale to, co chciałem podkreślić, że był to bardzo dobry i czysty mecz, co mi się bardzo podobało, bo bardzo dobrze sędzia prowadził te zawody, nie było żadnych złośliwości, walczyliśmy fair, chłopcy po faulach podawali sobie rękę i to, myślę, jest również bardzo ważne, bo to jest sport, wiadomo, mamy swoje cele, ale najważniejsze jest to, żeby grać fair play, komu się uda awansować, ten osiągnie swój cel. Natomiast jeszcze raz podkreślę, bardzo dobry mecz w wykonaniu obu drużyn. A myślę, tak analizując na spokoju po meczu, można powiedzieć, że ten remis jest sprawiedliwym wynikiem, bo Skra postawiła nam bardzo wysoko poprzeczkę. Owszem, prowadziliśmy 1-0, mieliśmy sytuację ku temu, żeby podwyższyć na 2. Niestety nie udało nam się tej kropki nad i postawić i stąd tylko remis. W poczynaniach ofensywnych dzisiaj troszeczkę chyba zawiódł Remigiusz Malicki. Nie wiem, jest pan zadowolony dzisiaj z jego poczynań na boisku? Ja bym musiał na spokoju wszystko przeanalizować, obejrzeć sobie i wtedy będę mógł podsumować. Nie chcę tutaj ani wyróżniać nikogo, ani winić kogoś, że zagrał słabiej. No tak to jest czasami, że nie cała jedenastka prezentuje się tak, jakbyśmy tego chcieli, ale myślę, że i z Remika też będziemy tutaj mieli jeszcze dużo pożytku.